Cześć, siema, witam, dzień dobry. Dawno nie było takiego luźnego vlogu. Pomyślałem, że przy śródtygodniowym kółeczku taka właśnie forma. W zasadzie to chciałem zapytać wszystkich widzów o to, jak często i z jaką intensywnością jeżdżą. Dajcie znać w komentarzach, ile razy w tygodniu ciśniecie na rowerze. Czy bardziej rekreacja, regeneracja, czy twarde ciśnięcie. No ja po kolejnym sezonie swego rodzaju testów różnych form, jeśli chodzi o ilość i jakość, wyciągnąłem pewne wnioski. Takie znalazłem chyba optimum, jestem ciekawy, jak to wygląda u was. Chciałbym sobie to porównać. Jadę sobie dzisiaj tak na luzaku, tak bym powiedział, rozjazd, że w zasadzie nie ma po czym. Ale takie rozciągnięcie nogi w środku tygodnia, przed weekendem. Tak słuchajcie, niepostrzeżenie, jesień nam się wkradła. Gdzieniegdzie zaczynają żółknąć liście. W ogóle najlepsza opcja, że tamten piątek jeździłem, tutaj było blisko 30 stopni. A dzisiaj, nie dzisiaj, wczoraj rano, wychodząc z domu o poranku, szron. U mnie był szron. Temperatura była w okolicach zera. Także jest na bogato już. Tylko patrzeć, jak gruchnie kolorami. Pewnie niektórzy z was będą kończyć sezon. Przecież sezon nigdy się nie kończy. Pod ostatnim filmem dotykającym tematu gwarancji pojawiło się bardzo dużo ciekawych informacji. Jak ktoś nie oglądał albo nie poczytał komentarzy, to sugeruję zgłębić. Trochę fajnych rzeczy tam widzowie napisali. Za to dzięki. W ogóle to muszę stwierdzić, że przeglądając różne kanały, mam wrażenie, że póki co udaje się utrzymać jako taki poziom widowni, bo często komentarze są ciekawe, merytoryczne, aż przyjemnie poczytać. Nie ma jakichś tam wycieczek słownych i tak dalej, zbędnych. Z drugiej strony analizy Google'a wskazują, że większość widzów jest pełnoletnia, także może tu jest, że tak powiem, pies pogrzebany. No, zapomniałem powiedzieć na wstępie, że w ogóle czwartek jest. Data, który dzisiaj, 27. Jakieś tam wczesne popołudnie, 16 gdzieś będzie chyba dochodzić. Nie wiem, szczęśliwi czasu nie liczą. Testy NX-a idą pełną parą. Przelatał już jakieś 500 km. Myślę, że za tydzień, dwa, jeszcze tydzień, dwa uda mi. Podsumujemy, jak to działa. Wnioski się spisują na kartce, także jak macie jakieś pytania dotyczące napędu pod tytułem SRAM NX Eagle, to śmiało w komentarze, ewentualnie na maila podsyłajcie. Spróbuję odpowiedzieć. Jak ktoś czegoś nie wie albo chciałby się czegoś dowiedzieć, czy chciałby, żeby coś sprawdzić, to czy coś nagrać ewentualnie, to śmiało. Spróbuję jakoś to zrealizować. A dzisiaj dość spokojnie. Co oczywiście nie oznacza, że nie będzie zadyszki, bo zaraz będzie. To trochę ciśnięte będzie na pewno, ale dzisiaj niedużo, z 20-30 km. Z czego wstępie może z 10. Jadę na lokalnej XC, które ostatnio pochłonęło trochę czasu na odgruzowywanie. Także coś tam sobie posapę.
lekko dzisiaj, bo na sobotę jest plan ambitny, lokalny, ale dość ambitny, także oby pogoda dopisała, bo ostatnio trochę straszy, co prawda w sobotę ma być rano 5 stopni, ale to akurat nie stanowi problemu. Jeździcie, ciuchy już wyjęte, jesienno-zimowe, z szafy, czy czekacie na te momenty, kiedy można na krótko? Bo ja powiem szczerze, dzisiaj jest jakieś 10, może 12 stopni w tej chwili, ale w lesie jest dosyć ciepło. Założyłem tylko koszulkę termoaktywną, drugim rękawem i jest git. Pora posapać troszeczkę. Ale dziki zryły. O, ja pierdykam. No na bogato. Ładnie, ładnie. Widzicie, tak to jest. Spotkać w lesie dzika trudno, ale ślady jego bytności są. Fajnie. No dobra, posapałem sobie, teraz jeszcze rypniemy górka, dołek. Nie ma co się przemęczać. Wspierać się będziemy w sobotę. Koniec wspierania, pora na shootring. Jeszcze sobie parę kilometrów shooterkiem teraz dla rozluźnienia nogi i do domu. Wspomniałem wcześniej, że mam chyba jednych z najlepszych widzów na kanałach rowerowych. Powiem wam tak, przeglądam w któryś dzień, trafiłem na filmik Szakal Psycho Cyclist, gdzie mówił, że podjął jakąś współpracę z jakimś sklepem. Pocisnęli mu, że się sprzedał od razu. Dzisiaj rano oglądałem filmik Bartosza Siedlarskiego. Wrzucił filmik z pierwszych prób z nowym GoPro, z siódemką. Ja znam dokładnie pobudki, dla których Bartosz kupił tą kamerę, ale oczywiście od razu w komentarzach, że jest jakieś wsparcie na GoPro 7, bo wszyscy je testują. No kurczę, trudno, żeby nie testowali, jak się właśnie pojawiło na rynku. I że na pewno GoPro rozdało vlogerom kamery. Słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, krótko i na temat, jak wygląda to faktycznie na YouTubie. Wszyscy, którzy myślą, że z tego są jakieś kokosy, to sugeruję, żeby założyli sobie kanał, zaczęli produkować jakieś treści i wrzucać je na YouTube. Będą się kąpać w pieniądzach, będą mieli kupę sprzętu i tak dalej. No, prawda jest taka, że sytuacja wygląda zgoła odwrotnie. Takie współprace to mają może miejsce na kanałach o takiej tematyce, która pozwala na zgromadzenie iluś tam 10 czy 100 tysięcy widzów. Natomiast nie na kanałach stricte rowerowych, gdzie mamy tych widzów kilka tysięcy, kilkanaście w moim przypadku. Słuchajcie, trafia się nieraz jakaś współpraca, taka jaka była na przykład u mnie z Gearbest.com. Dadzą coś do testów, przetestuję. De facto większość tych rzeczy, które testowałem, trafiła później do widzów, czyli do was. Oczywiście po gratisie potestuje się taki towar i to wszystko. Cała zabawa polega co najwyżej na tym, że jest to jakiś barter i ten sprzęt zostaje u danego vlogera. Natomiast nie są to jakieś kosmiczne ceny sprzętu. Nie jest to jakieś bogactwo. Druga rzecz, kasa z reklam, o której tak wszyscy mówią. Słuchajcie, gdybym chciał to robić naprawdę dla pieniędzy, to kasy z reklam za cały rok nie starczyłoby na ZUS. Nie wspomnę o całej reszcie. To są naprawdę groszowe sprawy w Polsce i
i no nie zarabia się na tych filmach jakichś kokosów. Kto tego nie wie, naprawdę niech sobie założy kanał i zobaczy, jaką będzie tu kasa. Na koniec sobie jeszcze zaserwuję jeden z moich ulubionych fragmentów w lokalnym lesie. Brzozowa alejka. Taki krótki. Teraz kawałek jeszcze przez chaszczy i jadę do domu. Tyle na dzisiaj, moi drodzy, koniec tego pitu, bo to takie w sumie smętne gadanie, tylko dzisiaj korzystajcie, póki jest pogoda i póki są ciepłe dni. Coś mi mówi, że w tym roku zimno może nas zaskoczyć troszkę. Jakoś tak nagle przeskoczyliśmy z trybu lato w tryb jesieni. No, ciekaw jestem, co to będzie. Mam nadzieję, że póki co nie trzeba was motywować do jazdy. Warunki są super. Pomimo tego, że na polu dzisiaj dość mocno wieje, no w lesie jest bomba. W lesie jest bomba dosłownie. Jakby się tu wędrowało, przyjechało. Normalnie w sezonie letnim spokojnie można dygać w koszulce. I to nawet bez jakiejś specjalnej intensywności. Tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam bez odbioru. Cześć.